witamy Was w kolejnym odcinku naszego cyklu 20 minut ze złotem i srebrem, no oraz ostatnio platyną, jak pamiętacie. Dziś chcemy porozmawiać trochę na temat odpowiedzi właściwie na pytanie, czy koncentrować się na nominalnej cenie kruszcu, czy to złota, czy platyny, czy srebra, czy na jego realnej sile nabywczej. Ja nazywam się Piotr Kwiecień. Ja nazywam się Łukasz Chojnacki i tak jak Piotr słusznie tutaj zwraca uwagę, dzisiaj zajmiemy się czymś takim jak realna wartość kruszcu. Padają pytania dosyć często, ile złoto będzie kosztować. Ale rzadko kiedy pyta się, ile złoto tak naprawdę kosztuje. Pewnie mówi się $1800, 6900 złotówkach i tak dalej. Ale co to znaczy? Co to znaczy, że nominalnie złoto, czy jego uncja jest wyceniana na taką a taką wartość? Co nam z tych pieniędzy? Tych pieniędzy nie zjemy. Tak? Te pieniądze się na coś zamienia. Więc tak naprawdę czymś, co jest bardzo dużym i wnoszącym uzupełnieniem do rozumienia roli złota w naszych finansach osobistych jest po prostu nic innego jak jego siła nabywcza. I o tym trzeba pamiętać. Bardzo często przychodzą do nas klienci i pytają, no dobrze, jeżeli to złoto ma kosztować tyle i tyle tysięcy złotych czy dolarów i tak dalej, no to co z tego, jeżeli ja sprzedam za tyle tysięcy tą uncję złota, jeżeli później za te pieniądze nie będę mógł nic kupić, czy będę mógł kupić bardzo mało. To jest słuszna uwaga, natomiast taka dosyć trochę uproszczona. Naszym zadaniem dzisiaj jest to, żeby pokazać Wam, jak na przestrzeni lat przede wszystkim kształtowała się siła nabywcza złota. Tak? A jak złoto się zachowuje w scenariuszach hiperinflacyjnych, to być może będzie chwila czasu na to, aby się nad tym zastanowić i wcale nie myśleć o tym, że diabeł jest taki straszny, bo okazuje się, że w scenariuszach hiperinflacyjnych posiadać złoto jest jeszcze lepiej, niż obawiać się, że za te papierowe pieniądze będę mógł kupić sobie coś mniej albo tak naprawdę nic. No właśnie. No bo tak naprawdę kwintesencją w mojej ocenie inwestowania w metale szlachetne, nabywania złota czy pozostałych metali jest nie to, ile za jakiś czas uzyskam w sensie nominalnym za sprzedaż uncji złota, srebra czy platyny, tylko jaką realnie siłę nabywczą będzie ta jedna uncja metalu takiego czy innego w stanie nabyć innych dóbr, towarów czy usług. Dokładnie tak, bo jeżeli myślimy o tym, że złoto jest tak zwanym produktem inwestycyjnym, to jest to bardzo uproszczone, o ile nie zbanalizowane myślenie o złocie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze złoto jest pieniądzem. Jeśli ktoś wątpi, może wziąć sobie monetę, na przykład australijskiego kangura i zobaczyć, że tu jest wybity nominał $100. Prawnie to jest pieniądz. Firmy takie jak nasza, to są w ogóle z definicji kantory. My zajmujemy się dystrybucją pieniądza. Ale czym jest pieniądz? Pieniądz jest niczym innym jak środkiem wymiany dóbr. Pieniądza dla samego pieniądza się nie magazynuje. Pieniądz służy temu, aby efekty naszej pracy mogły zostać przekonwertowane na coś innego. Gdyby pieniądz był niepotrzebny, no to tak naprawdę człowiek byłby samowystarczalny. Piekarz mógłby żyć tylko samym chlebem. No ale nie samym chlebem człowiek żyje. Tak? Produkujemy pewne rzeczy, każdy z nas jest w czymś wyspecjalizowany, ale potrzebuje produktów i usług innych osób. To jest pewnik, to jest rzecz normalna. Dlatego efekty naszej pracy są niejako konwertowane na pieniądz i ten pieniądz jest nośnikiem naszej pracy. W kolejnym odcinku będziemy mówili o tym, że są różne nośniki wartości naszej pracy. A teraz wracamy do właśnie tej siły nabywczej, która rzuci nam nowe światło na rozumienie roli złota w naszych finansach osobistych. No, nie bylibyśmy sobą, jak nas już pewnie znacie z poprzednich odcinków, gdybyśmy znów nie uciekli się do analizy wydarzeń historycznych. Dokładnie tak. Zaczynamy od Wielkiej Brytanii. Dokładnie tak. Chwała Bogu za historykom. Dlatego, że dzięki nim mamy wgląd w to, co działo się w przeszłości. I jak to Churchill mawiał, jeżeli ktoś chce widzieć przyszłość, powinien najpierw widzieć przeszłość.
historia lubi się powtarzać, więc pewne mechanizmy cały czas się powtarzają. Oczywiście my już tysiąc razy omówiliśmy to, że pieniądz papierowy traci wartość, okej, to już wszyscy o tym doskonale wiedzą, natomiast nie mówi się o tym powszechnie, jak na przestrzeni wieków złoto jako pieniądz, jako nośnik wartości zatrzymywał siłę nabywczą. No i właśnie tutaj mamy taki wykresik, który pokazuje siłę nabywczą złota w Wielkiej Brytanii w latach, uwaga, 1600-1976, czyli możemy zobaczyć, jak na przestrzeni blisko 400 lat zachowywało się złoto w odniesieniu do innych, do cen produktów i usług, w zasadzie to produktów. Skąd są te dane? Te dane są z książki Roya Strama, The Golden Constant, czyli złota stałość, tak to trzeba przetłumaczyć, no, czarna okładka. Książka jest bardzo trudno dostępna, mój egzemplarz pochodzi z Hiszpanii z lat 70. tak naprawdę, ale ta książka jest warta ceny, którą zapłaciłem i w tej książce mamy dostęp do danych historycznych związanych z cenami produktów i usług, produktów głównie, cen hurtowych produktów w Wielkiej Brytanii. Otóż żył tam niejaki Lord Beveridge i dzięki niemu zostały spisane ceny takich rzeczy jak na przykład zboża, produkty zbożowe, mięso, tłuszcze, ryby, warzywa, owoce, cukier, przyprawy, napoje, paliwa, tekstylia, skóry, materiały budowlane, metale oraz chemikalia. Tak? Czyli praktycznie wszystko, co człowiekowi jest potrzebne do życia. Do tego, żeby zbudować dom, do tego, żeby się ubrać, do tego, żeby przede wszystkim się wyżywić. Tak? Więc spójrzmy, został stworzony pewien koszyk towarów i widzimy, aha, tutaj linia wyrażona liczbą 100. To jest punkt referencji. To jest punkt odniesienia do roku 1930, kiedy po prostu ten koszyk towarów miał bardzo określoną wartość. I tym punktem odniesienia jest rok 1930, więc jeżeli widzicie, że nasz wykres przecina tą linię 100 w roku 1930 i przecina tą linię na poziomie 100 również w innych miejscach, to oznacza to, że na przykład w 1930 roku, mniej więcej w roku 1870, 1820 złoto pozwalało kupić mniej więcej ten sam zestaw towarów. Ale to nie jest istotne. Dla nas jest istotne to, że na przestrzeni tych blisko 400 lat złoto zatrzymuje siłę nabywczą. Czasem jest ona wyższa. Czasem jest ona niższa, potem jest bardzo wysoka, potem może być jeszcze ciut niższa. Ale siła nabywcza złota fluktuuje, nigdy nie maleje. Nigdy. Więc na przestrzeni lat złoto zachowuje swoją wartość. Nie myślimy w tej chwili o złocie w kategoriach nominalnych, tylko w kategoriach siły nabywczej. No, wartym podkreślenia jest tutaj również fakt, że w szczególnych okresach ta siła nabywcza złota potrafi bardzo znacząco wzrosnąć w odniesieniu do innych towarów czy usług. Także to są te momenty, które powinniśmy definiować jako momenty właściwie wyjścia z inwestycji w metal szlachetny. Oczywiście wiadomo, nie sposób wstrzelić się w szczyt górki i podobnie jak z zakupem trudno wstrzelić się oczywiście w dołek, ale warto obserwować te zmiany i wiedzieć o tym, przede wszystkim wiedzieć o tym, że te zmiany są zmianami cyklicznymi. Tak, ale jeżeli, tak jak wielu naszych klientów mówi, że nie kupuje tego spekulacyjnie, tylko żeby ochronić swój kapitał i zmagazynować to na lata, to taki wykres może być bardzo pomocny. Dlaczego? Dlatego, że umacnia nas w przekonaniu i jest dowodem niejako naukowym, że złoto zachowa swoją siłę nabywczą, w odróżnieniu od takich oto właśnie papierowych świstków, które na przykład w czasach Republiki Weimarskiej były nazywane szmelcem, konfetti, i zostało też określone mianem szeregu innych, bardziej wulgarnych epitetów. Dobrze, kolejny wykres. Stany Zjednoczone, okres 300 stuleci, blisko. To samo. Są okresy, kiedy złoto jest więcej warte i kiedy jest mniej warte. Ale zarówno na tym wykresie dotyczącym Stanów Zjednoczonych i na tym wykresie dotyczącym Wielkiej Brytanii, złoto z reguły ma wyższą aniżeli niższą siłę nabywczą.
No i istotne, że ta siła nabywcza, no, nawet jeżeli odrobinę maleje, no to nigdy, jak historia dowodzi, nigdy nie zbliża się do wartości zero, tak? Nie ma takiej możliwości. Nie ma, po prostu nie ma. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest popyt na złoto, który jest, no, wdrukowany w nas niemalże. Rozpoznawalność złota, nadawanie temu wartości jest wdrukowane w nas kulturowo. Kulturowo, psychologicznie, ekonomicznie. I do tego wartość podaż tego jest ograniczona. To nie podlega procesom poligrafii. To jest ograniczone ilościowo, dlatego jeżeli przypisujemy temu wartość i tego złota jest mało, siłą rzeczy musi ono zachowywać swoją wartość. Wracamy na chwilę do Wielkiej Brytanii. Ja tutaj sobie zaznaczyłem takie część tego wykresu, który pokazuje, że przez większość czasu tych blisko czterech wieków, złoto było albo 20% od swojego punktu referencji, miało wyższą siłę nabywczą, albo do 20% mniej. Tak, czyli czasem do 20% złoto spada, można powiedzieć w uproszczeniu, albo do 20% ponad swój poziom zero rośnie. Siła nabywcza jest zachowywana na przestrzeni długich lat. Długich lat. No a teraz przełożenie na coś bardziej wymiernego. Ile uncji złota było potrzebne na zakup jednorodzinnego domu w USA w latach 1800-2020? Tak, no, wykres, który pokazujemy wam tutaj, jak widzicie, charakteryzuje się dość dużą zmiennością. W skrajnym przypadku ta rozbieżność waha się w przedziale od 100 do 700 uncji. Co to oznacza? To oznacza, że w momencie, kiedy złoto uzyskuje maksimum swojej siły nabywczej, można kupić dom jednorodzinny w Stanach Zjednoczonych. Można będzie być może niebawem kupić dom jednorodzinny w Stanach Zjednoczonych za 100 uncji. W skrajnym przypadku, w momencie, kiedy złoto traciło swoją siłę nabywczą, czy też malała ta siła nabywcza złota, no, mamy tutaj aż 700 uncji, które było niezbędne do zakupu domu jednorodzinnego. Wydaje się, że to kosmicznie duża różnica, ale no właśnie. Nie zgodzę się z tobą. Otóż to. To nie jest tak, że złoto traciło swoją siłę nabywczą, tylko siła złota nie była wówczas zweryfikowana. Punkt szczytowy na tym wykresie to jest rok 1971, kiedy to była sztywna cena złota, ustalona arbitralnie, sztucznie przez przymiotnik polityków. I wtedy tak naprawdę, no, trzeba było 700 uncji złota na kupienie jednorodzinnego domu. Ale to, co jest ciekawe, to jest to, że 10, w zasadzie 9 lat później okazuje się, że wystarczyło już tylko 100 uncji złota. Oczywiście, pewnie, że chodzi o pik złota w styczniu 1980 roku, ale tak naprawdę w okolicach tego roku dom jednorodzinny wciąż można było kupić za równowartość poniżej 200 uncji złota. To w ogóle patrząc na ten wykres, gdybyśmy odrzucili te najbardziej skrajne wartości i uśrednili w pewnym sensie, no to mamy ten przedział gdzieś pomiędzy 200 a 470 uncji. Tak. 2011 rok. Albo pójdźmy tu chronologicznie, to przeanalizujmy. 2001 rok. Kolejny szczyt na tym wykresie, można by rzec. Co się wtedy działo? Tak naprawdę wtedy złoto było w dołku. Wtedy oczywiście już cena była uwolniona, złoto zachowywało się, można powiedzieć, wolnorynkowo i wtedy 550 uncji złota pozwalało na nabycie średniego domu jednorodzinnego w Stanach Zjednoczonych. Tak? A potem znów zaczyna się run na złocie, pęka w międzyczasie jedna giełda, potem bańka na nieruchomościach i tak dalej. Jedne rzeczy tanieją, drugie drożeją. I znów na przestrzeni 10 lat można kupić dom jednorodzinny za równowartość 100 uncji. Jaki płynie z tego wniosek? Ano taki, że jeżeli mamy doświadczyć w najbliższych latach po raz kolejny rekordu na złocie, to być może okazać się, że jednocześnie wyceny nieruchomości będą na rekordowo niskich poziomach. Myślę, że na ten wątek warto zwrócić uwagę i patrzeć na złoto jako na pewnego rodzaju magazyn wartości,
magazyn pozwalający przenieść siłę nabywczą naszych pieniędzy w czasie. I warto również wyciągnąć wniosek, patrząc na ten wykres, że te wydarzenia mają charakter po raz kolejny cykliczny. Nasze podwórko, Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Gdańsk. W zasadzie moglibyśmy dorzucić jeszcze parę innych polskich miast, ale tak naprawdę te wykresy się mniej więcej pokrywają, są wobec siebie z grubsza równoległe. Zobaczcie, w 2006 roku wystarczyło, weźmy dla przykładu Warszawę, niecałe 0,4 uncji złota, żeby kupić, uncja złota pozwalała kupić na, tak, niecałe 0,4 metra kwadratowego mieszkania. W chwili bieżącej jest to prawie 3/4 metra kwadratowego. Siła nabywcza złota na przestrzeni 15 lat wzrosła. Jesteśmy w tym trendzie, kiedy siła nabywcza uncji w odniesieniu do metra kwadratowego mieszkania będzie rosła. Czyli za tą samą ilość złota z czasem będzie można kupować coraz większe powierzchnie mieszkaniowe. Taki jest, naszym zdaniem, czy to jest fakt, no to się dopiero okaże. Ale naszym zdaniem to jest trend. Tym bardziej, że jeżeli ktoś analizuje rynek nieruchomości, no to widać, że no, miał swój boom i teraz może mieć swój gorszy czas. Tak jest we wszystkim. Cykle są czymś uniwersalnym. To nie jest tylko tak, że cykle istnieją na wykresach giełdowych. Cykle są w życiu czymś uniwersalnym. W każdej tak naprawdę materii, w każdym aspekcie naszego życia i funkcjonowania. To samo odnosi się do rynku nieruchomości. To samo się odnosi do rynku metali szlachetnych. W tej chwili widzimy, że naszym zdaniem rynek nieruchomości zaczyna zwalniać, rynek metali szlachetnych zaczyna rosnąć. Jest to dosyć istotne dla inwestorów, którzy planują transferować swój kapitał. Czyli, tak jak wcześniej mówiliśmy, nie tyle myśleć o złocie w kategoriach zamiany go na papierowy pieniądz, tylko za pośrednictwem pieniądza zamieniać go na inne środki. To jest bardzo istotne, co powiedziałeś. Ja położę jeszcze większy nacisk na to. Co mam na myśli? Mam na myśli fakt, że mimo iż drożeje cena metra kwadratowego mieszkania, generalnie rynek nieruchomości idzie w górę, to systematycznie w tym okresie czasu jedna uncja złota, mimo faktu, iż rośnie rynek nieruchomości, pozwala na zakup coraz większej ilości centymetrów kwadratowych. Tak, bo tu nie mamy do czynienia z pełnym metrem kwadratowym. Co to oznacza? To oznacza ni mniej, ni więcej tylko tyle, że siła nabywcza złota rośnie szybciej niż ceny innych towarów czy usług, no w tym szczególnym przypadku metr kwadratowy mieszkania. To, że my nie możemy tego dostrzec, to jest spowodowane tym, że istnieje inflacja. Gdyby podaż pieniądza była stała, to byśmy widzieli sinusoidę, która byłaby mniej więcej pozioma. Tak? Ale z uwagi na inflację, te cykle mają formę sinusoidy, która się cały czas wznosi. Więc to, co my widzimy, to widzimy, że ceny nieruchomości są, czy w ogóle innych rzeczy również, są poddane inflacji, czyli ich wartość rośnie nominalnie. Ale gdyby wziąć siłę nabywczą metra kwadratowego, uncji złota, okazuje się, że wtedy, kiedy coś, wartość czegoś rośnie nominalnie, realnie spada. Dlatego my, nauczeni do myślenia przez pryzmat liczb, nie możemy tego dostrzec. W momencie, kiedy zaczynamy przerzucać się na myślenie w kategoriach siły nabywczej danego medium, danego środka, danego aktywa, wtedy my widzimy, że ceny nieruchomości nominalnie rosną, mogą rosnąć, a realnie spadać. To samo się dzieje ze złotem. Trzeba też być obiektywnym i powiedzieć, że w latach 80. i 90. była bessa na rynku metali szlachetnych. Oczywiście. Pewnie to nie podlega dyskusji. To były czasy, kiedy były wysokie stopy procentowe, kiedy politycy byli mniej szaleni i ten dodruk, a przynajmniej amerykańskiego dolara, był mniejszy. Tak? I wtedy tak naprawdę trochę się inaczej zachowywało złoto. Teraz żyjemy w trochę innym czasie. Tak więc tyle, jeśli chodzi o relacje złota wobec nieruchomości. Możemy zobaczyć jeszcze inne, bardziej też równie praktyczne przykłady związane z tym, ile kupuje uncja złota. $1000 z 1913 roku w 2020, czyli po ponad 100 latach, jest warte
5, 6, 7% swojej prywatnej wartości. Czyli jeżeli ktoś w 1913 roku chowa do kieszeni $1000, przenosi się w czasie i wchodzi do sklepu, to się okazuje, że te $1000 już mu nie pozwoli na kupno tego, co pozwalało w roku 1913. Takie są fakty. Ale ani też połowy tego. Ani nawet jednej dziesiątej. Tak jest. Tak? Ale weźmy sobie tutaj naszą tutaj ulubioną liczbę. $290 z 1927 roku. Przykład. Wyjaśnijmy, dlaczego ona jest naszą ulubioną liczbą. Kto nas zna, ten wie, że udzielamy się w różnych miejscach, nie tylko na YouTubie, i mamy dosyć wdzięczny przykład rodem z branży motoryzacyjnej. W roku 1927, w zasadzie to między rokiem 1924 i rokiem 1927 została zoptymalizowany koszt produkcji samochodu dla mas, a tym samochodem był oczywiście Ford. Ford w 1927 roku kosztował już $290. Jako że w Stanach Zjednoczonych wciąż obowiązywał standard złota, to można było takiego Forda kupić sobie, czyli samochód dla mas, za 290 papierowych dolarów albo ekwiwalent w postaci żółtych krążków o wadze 14 uncji trojańskich. Czyli 14 takich krążków pozwalało kupić samochód. 100 lat do przodu, 31 grudnia roku 2020, mocno analizowałem te liczby i muszę przyznać, że jestem sam zaskoczony tym, co odkryłem, a nawet mam wrażenie, że ktoś powie, że robimy tu tak zwaną ustawkę liczbową. Może to tak wyglądać, bo rzeczywiście jest to trudne do zaakceptowania. Ford, samochód dla mas. Tak, to jest średni samochód średniej klasy. Wziąłem ceny wszystkich samochodów marki Ford w naszym kraju i zobaczyłem, że nowe te samochody kosztują w przedziale od 97 100 zł do 104 200 zł. Wszystkie Fordy, Focusy, bo to jest moim zdaniem akurat samochód pośrodku. Nie żaden segment limuzyn, nie żadne jakieś takie samochody malutkie, miejskie. Samochód typowy, średni, dla mas. W dolarach jest to 26 tysięcy do 27 900 dolarów. Teraz liczymy, ile kosztowało 14 uncji złota z ostatnim dniem minionego roku. Trafiłem w punkt. 99 400 zł, a więc dokładnie tyle, ile wynosi średnia cena Focusa, nowego samochodu dla mas. 290 papierowych dolarów to jest mniej więcej 1100 zł. Koszt opon. Niech mi ktoś teraz powie, że złoto nie przechowuje wartości w czasie. Minęło 100 lat. A cena samochodu średniej klasy wyrażona w złocie jest konstant. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Kiedy się analizuje historię, można poodkrywać naprawdę fascynujące rzeczy. Żyjemy w czasach konsumpcjonizmu, kiedy my musimy dbać o pieniądz. Tak? Czy chcemy, czy nie chcemy, no my musimy dbać o nasze portfele, no bo za wszystko trzeba płacić, tak było zawsze. Natomiast jeżeli ktoś się brzydzi pieniądzem, no to ma wielki problem, bo tak naprawdę no nie trzeba być tutaj, czy się nadaje pieniądzom pejoratywne znaczenie, czy nie, to jest sprawa wtórna. Pieniądz jest środkiem wymiany dóbr i my musimy tak naprawdę pieniądz dbać o swój pieniądz. Jeżeli ktoś nie dba o swoje finanse, no to ma wielki problem. Ma wielki problem. Jeżeli człowiek planuje swoją przyszłość, powinien rozumieć finanse i przede wszystkim naturę pieniądza. W czasach turbulencji złoto jest czymś, co naprawdę pomaga chronić, i uwaga, podkreślamy to słowo, wartość swojej pracy, ponieważ nasza praca jest konwertowana właśnie albo na to, albo na to. No i mało tego, że powinniśmy i musimy dbać o pieniądz, to otoczenie, w którym przyszło nam żyć, otoczenie realnych ujemnych stóp procentowych,
no, zmusza nas nie tylko do dbania o ten pieniądz, ale również do pewnego rodzaju gonitwy za tym, aby ten pieniądz realnie mógł utrzymać swoją siłę nabywczą. Czyli musimy inwestować w sposób taki lub inny. Jak to się może skończyć dla większości z nas, o tym powiemy w kolejnym odcinku. Dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz pozdrawiamy naszego technologa. Chwalimy się sztabką kilogramowo, która pod auspicjami Chojnackiego i Kwietnia jest już w tej chwili wybijana w Polsce. Wydaje mi się, że jesteśmy jednym z dwóch producentów w Polsce, którzy biją sztabki srebra, a już na pewno o tej gramaturze. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka. Do zobaczenia.